Ja aktualnie znajduję się w ciasnej 19-wiecznej celi dla skazańców. Oczywiście żartuję, ale po mroku, który tu panuje, można by odnieść takie wrażenie. Obiekt, w którym jesteśmy, to znane warszawiakom filtry powolne. Spójrzcie tylko na wprost. To wcale nie jest magia telewizji, tylko złudzenia optyczne. Przed nami rozpościera się tafla wody warszawskiej kranówki, która za jakieś 8 godzin opuści to miejsce i trafi do twojej kuchni. Dlaczego akurat 8 godzin i jak to się stanie? No cóż, to bardzo proste. Pod wodą znajduje się złoże do filtrowania wody, złoże piaskowo-żwirowe. Jest to element wbudowany przez Lindleya w XIX wieku. Tak naprawdę wzorowany na naturalnym procesie, czyli właśnie filtracji przez piasek. Jeśli chcesz to sobie wyobrazić, to jest to identyczny proces, co w domowych urządzeniach do filtrowania wody w dzbanku, tylko że tutaj trwa to 8 godzin. Dlatego te zbiorniki są takie wielkie, no ale to około 2 do 3 milionów litrów. Całość wykonana z klinkierowej cegły, jest to oryginalna, prawie 135-letnia cegła i to polskiej produkcji. Jak na tak ciężkie i mokre warunki pracy, ma się całkiem dobrze. Kolumny, czyli te przęsła, które widzicie po bokach, są z kolei zrobione z granitu i piaskowca. A teraz zabiorę Cię do innego, pustego filtra, w którym pokażę Ci coś ciekawego. Z zewnątrz niepozorne kopce, których łączna powierzchnia to 8 boisk do piłki nożnej, a wewnątrz robią ogromne wrażenie. I nie ma w tym nic dziwnego. Wiele osób tego nie wie, ale pomimo, że Lindley wybudował wiele takich na świecie, to jedyne te warszawskie do dzisiaj są używane jako ciągły element uzdatniania wody. Takich zbiorników jak ten mamy łącznie 36. I wszystkie oczywiście sprawne i działające, niektóre z nich starsze, niektóre młodsze, ale ciągle w służbie warszawiaków. Znajdujemy się teraz w filtrze numer 2, w którym aktualnie trwają prace eksploatacyjne. Ale wróćmy jeszcze do tego piasku i złoża. Bo dzisiaj jest to tylko jeden z elementów uzdatniania wody, natomiast w przeszłości do tych zbiorników trafiała woda prawie bezpośrednio z Wisły. Także siłą rzeczy częściej się brudziły. W XIX i XX wieku trzeba było je częściej czyścić, mniej więcej 2-3 razy w miesiącu. Uwaga, trzeba było zdjąć 1 cm wierzchniej warstwy piasku. Ja teraz spróbuję to wykonać tak, jak się to wykonywało w przeszłości. Jak widzicie, 1 cm to bardzo mało i nie jest to proste zadanie. Ja muszę jeszcze nad tym trochę potrenować. Także ja tu jeszcze chwilę zostanę i oddaję głos do studia. Thank you.